Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle o tej samej porze, Zibo Specialist. Tak jak obiecywałem, dzisiaj gość specjalny, jest to dla mnie bardzo wielka postać. Nie powiedziałbym tego, gdybym tak nie myślał. Dla przypomnienia pokażę wam coś takiego. To jest dzisiaj do wygrania. Pierwsza osoba, która do mnie napisze na zibomaupa.itv.net.pl otrzyma nową płytę. A kogo to zaraz powiem. Zapraszam w takim razie na pierwszy wideoklip w moim dzisiejszym programie. I będzie to Alchemic Project z utworem Music My Ecstasy dla wszystkich fajnych dziewczyn, bo takie są w tym klipie. Kochani, to była formacja Alchemicy, dobre ziomale, wariaci jakich mało, z utworem Music My Ecstasy, a ja, tak jak już wspomniałem, jest mój gość. Bardzo ci dziękuję, Marcin, serdecznie, że przyszedłeś, wiesz, dla mnie to było bardzo ważne, że jesteś, że chciałeś przyjść do tak skromnej osoby jak ja. Przyjechać. Tak. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i widzów i wszystkich fanek. Swoich, moich i w ogóle muzyki tanecznej. Słuchajcie, kochani, jest ta płytka tutaj Marcina, 3X-y. 3X-y. Wydaje mi się, że to jest 30. płyta. To jest dobre skojarzenie, ponieważ większości ludziom 3X-y kojarzą się z czymś innym w wpisaniu na jakąkolwiek stronę. No bo głodnemu chleb na myśli, no właśnie, o tak jest. No chodzi o to, że to jest 30. płyta w naszej 20. No to przynajmniej chociaż to wiedziałem, że to jest 30. płyta formacji Boys. Szmal czasu, myślę, że tutaj jest... Szmal czasu. Dużo szmalu czasu. Nie wiem, myślę, że tutaj jest kawał życia twojego też. Wiesz, 30. płyta to jest takie, jakby nie było, pewne podsumowanie, no trzecia dekada. Człowiek zaczynał jak miał 20, nie, przepraszam, tak, jak miał 20 lat. 20 lat kariery, no to wiadomo już ile się ma i są pewne przemyślenia. A tu cały czas na scenie występuję z czterema chłopakami, tańczę na tej scenie. Ale dajcie radę, i stary. Udaję, że jestem chłopczykiem, bojsikiem, no ale cały czas jakby tutaj ludzie przychodzą na nasze koncerty, zapraszają nas do programów, tak więc chyba się fajnie kręci i mam nadzieję, że jeszcze oczywiście, się będzie dużo że tak. Kręciło. Ja myślę, powiem ci taką jedną ciekawostkę. Ostatnio byłem właśnie w klubie Explosion, gdzie miałeś przyjemność grać i powiem wam tak. Marcina jeszcze jako gwiazdę muzyki tanecznej w klubie nikt nie przebił ilościowo na zasadzie ludzi.
A było tam bardzo dużo ludzi i to wiem od właściciela. Z tego co wiem, to było tam 1800 chyba było, chociaż nie mogę tego mówić, ale ileś tam było, powiedzmy bardzo 2000 dużo ludzi i zamknięty lokal, ponieważ już ci ludzie nie mogli nigdzie wejść. Także mówi to samo za siebie, nie trzeba tu zbędnych słów. Płyta Marcina, Boys 3x. W Zibo Specialist na zibomałpa.itv.net.pl. Pierwsza osoba dostanie ode mnie tą płytkę, a ja zapraszam na Boys. Tu jest. Właśnie, powiedz mi, jak jest w ogóle na koncertach za granicą? Bo wiem, że bardzo dużo tam robisz. I powiedz mi, jak to jest? Polonia przychodzi, czy przychodzą też nasi koledzy z zachodu? Chodzi o to, że to są jednak koncerty polonijne i w większości przypadków na nasze koncerty za granicą przychodzi Polonia, aczkolwiek, no wiadomo, ludzie tam żyją, oni mają znajomych również, tak zwanych tubylców, czyli mieszkańców tam danego kraju i ci ludzie też przychodzą na nasze koncerty, no i chwalą sobie, cieszą się, wiesz, że są na koncercie i nawet znajomi, którzy, wiesz, mieszkają tam, przychodzą z tymi znajomymi, więc oni mówią, o, że fajnie było, że ale sklad, no wiesz. Trochę polskości czują, tak? Tak. Tego swojego domu. Jeśli chodzi nawet o tę piosenkę, którą właśnie ten teledysk oglądaliśmy, to w 99% to są emocje, wielkie emocje towarzyszą temu utworowi, ponieważ ludzie słuchając tej piosenki, no, po prostu płaczą. To są rzewne łzy, a ja jeszcze przed tą piosenką, jak zapowiadam, to akurat tę piosenkę dedykuję wszystkim tym, którzy wyjechali za granicę i tutaj znaleźli swój drugi dom, ale my tam jesteśmy z wami, tęsknimy za wami, przyjeżdżajcie do Polski. Co człowieku, to już jest padaką, już wszyscy płacą. To jest piękne, kochani, że czujecie tą muzykę, którą my z serca wam przekazujemy, kochani telewidzowie, i wszystkich pozdrawiam w Polsce i nie tylko. I pamiętajcie, że nie robimy właśnie tego dla kasy, tylko właśnie dla was. Tak. Nie, że nie kasa się liczy, tylko liczą się emocje. Ja powiem coś jeszcze jedno dodam, bo kiedy nas wywalili z telewizji, tak, kochani, to przetrwali ci tacy jak Marcin, jak ja, którzy nie mieli kasy, ale dalej grali, bo ja gram z serca. Gram z serca, kochani, i myślę, że Marcin też, jak i wielu innych moich przyjaciół, którzy zasiądą na tej kanapie. A ja zapraszam, już nie będę was zanudzał, zapraszam na kolejny wideoklip i będzie to tak
Także formacja Boys. I to będzie kompletna formacja Boys, a nie jakiś król lansu, bo tu siedzi król lansu mój, który uważam, że jest właśnie. Ja nie jestem królem lansu, no. Ale stary, w ogóle jesteś dla mnie ikoną muzyki facetem. Tanecznej, ale umówmy się, bardzo mówmy miło. Sobie po imieniu na zasadzie rzeczy, nazywajmy. Ja mówię to, co myślę, sorry, że wiesz, ale w ten sposób. Dla mnie ten pacjent przetarł wszystkie szlaki, dzięki temu też mogę ja grać, mogę się cieszyć na scenie sercem, duszą i muzyką, którą tworzę, tak samo jak i Marcin. Dzięki niemu wróciło to i ludzie tak naprawdę pokazali, czego chcą. I nie macie nic do gadania. Tyle. Chodzi o to, temat. Że ja wiesz, ja nie płakałem. Ja nie płakałem, wiesz, i tutaj nic. Marcin, powiedz rzeczy. Tytuł nowego klipu, premiera. Przed wami Rocky Balboa w piosence Ty, tylko ty. Oglądajcie i słuchajcie. Jau! Pięknie tak.